Inaczej w konflikcie. Da się? Ale co? Da się. Zaczynamy! Alicjo, masz bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o radzenie sobie z konfliktami i nie tylko z racji tego, co spotyka nas w życiu, ale też z racji tego, że jesteś mediatorką. Powiedz proszę, kiedy dzieją się konflikty, to często mamy awanturę, wybuchy, złość, gniew, narastającą agresję. Da się inaczej? Niewątpliwie emocje, tak, towarzyszą konfliktom. Emocje, które pchają do działania. No da się. Da się, jeśli zauważymy te emocje, tak? Jeśli zauważymy to, w jaki sposób one nami kierują i też jak sobie poradzić, żeby nie kierowały, tak? Żeby nie pchały nas do działań, których nie chcemy. Mogę opowiedzieć taką historię mediatora, który idzie do parku i chce odpocząć, czyli po prostu tak jak lubię, tak? Spacer parkiem Morskie Oko na warszawskim Mokotowie do Łazienek. Oczywiście z intencją taką, żeby uwolnić wszelkie myśli, emocje i wszystko, co było związane z prowadzeniem mediacji. No i idę sobie, już z daleka widzę na dwóch ławkach dwa obozy, tak? Po jednej obóz kobiet, po drugiej obóz mężczyzn. Jakieś tam wrzaski, kłótnie, no więc mówię, no dobra, moje klimaty. Uśmiechnęłam się sama do siebie, pani woła: Kenzo, Gucio, ratunku, gdzie gonicie? A ty co, gadasz przez ten telefon i nie macie, nie będę ganiać za tymi dziećmi. Rusz się z tej ławki, skończ tą rozmowę. Podchodzę, pan rozmawia rzeczywiście głośno przez telefon. Nie słyszę, bo tutaj żona mi krzyczy. Muszę na chwilę przerwać. Przerwał tę rozmowę i zwraca się do mnie i mówi: widzi pani, jakie ja mam życie, jakie ja mam życie. Ta kobieta non-stop tam mnie wrzeszczy, non-stop coś chce, załatwiam sprawy służbowe, a ona nie może się zająć dziećmi, tylko wszystko do mnie, tak? Spłodziłem piękne dzieci i mądre, staram się, zarabiam, chodzę z nią do parku, odpoczywam, a ona ciągle ma do mnie pretensje. Jak tak można żyć? Spojrzałam na niego, uśmiechnęłam się i mówię: no, z tego, co pan mówi, słyszę, że bardzo zależy panu na docenieniu tego, jaki wkład pan wnosi w rodzinę, w wychowanie dzieci, we wsparcie też żony. No wnoszę, jak... A ona ciągle ma pretensje. Na to spojrzałam się na panią, bo pani już tam też kipiała i mówi: ale ja nie mówię, że go nie doceniam, tylko w tej chwili po prostu od godziny tutaj gada przez telefon. Przyszliśmy odpocząć, pies leci za suką, dziecko za psem. Ja tutaj jeszcze mam córkę obok niej, no nie jestem w stanie wszystkiego załatwiać, potrzebuję jego pomocy. Aha, czyli na ten moment ważne by było dla pani, żeby mąż pani pomógł w tej konkretnej sytuacji, tak? Zapanować nad dziećmi, psem I żeby pani mogła tutaj jeszcze drugą córeczką, która widzę, że siedzi obok pani, się zająć. No tak, na ten moment to by było ważne. Zwracam się do pana i mówię: proszę pana, a jakby to było, tak? Jakbyście państwo tak umieli oddzielać sobie to, co dotyczyło przeszłości, a to co dotyczy chwili obecnej. Jeśli na mój widok pan potrafił skończyć rozmowę, tak? I porozmawiać ze mną i z żoną, to czy to byłoby możliwe w przyszłych sytuacjach? No byłoby możliwe, byleby tak na mnie nie wrzeszczała. A mówię: czy wobec tego spróbujecie państwo następnym razem zwracać się do siebie z większym spokojem, zauważeniem, też docenieniem, wysłuchaniem drugiej strony? No może byłoby to możliwe. Mówię: no to dziękuję, bardzo się cieszę, do widzenia, i poszłam sobie z uśmiechem dalej. Także mediator po prostu wyczuwany przez obie strony, bez informacji, że to jego praca, tak. Co tutaj było najważniejsze dla takiego potoczenia się tego konfliktu? Bo wyobrażam sobie, że mogło to wyglądać kompletnie inaczej. No myślę, że ta kłótnia by eskalowała dalej, tak? Że jakby nawet jak pan by skończył rozmowę, to jednak by się nadal kłócili, że jednak ta neutralna, bezstronna osoba, która no, chociażby pomaga odreagować te emocje, pomaga zobaczyć, zauważyć potrzeby, tak? Jest w stanie zneutralizować ten cały poryw emocjonalny, tak, który prowokuje do dalszej eskalacji konfliktu. I myślę, że to było najważniejsze. No też takie oddzielenie tego, to co im pokazałam, tak, jako jakąś edukacyjną tutaj informację do stosowania w życiu, żeby rozmawiając w chwili konfliktu, tak, rozmawiali o tej sytuacji, która się dzieje, a nie o całym życiu. Jaka więc będzie rola wiedzy na temat konfliktów, na temat ich rozwiązywania dla owocnego wychodzenia? No właśnie, da się, gdy mamy tę wiedzę, tak? Gdy mamy wiedzę o sobie, o swojej emocjonalności, o swoich potrzebach, o swoich stylach reakcji, zachowań w konfliktach, jak też na skutek wiedzy o tym, jak rozwiązywać konflikty, jak współpracować z drugą stroną, czyli też jak dać empatię drugiej osobie, która jest w emocjach, to jest ważne. I myślę, że super by było pokazać to w tym naszym cyklu rozmów. Także na co postawimy podczas Inaczej w konflikcie? Powiedziałaś o empatii, co jeszcze będzie dla nas ważne? Rozmowa, tak? Uczenie się tego wzajemnego wysłuchania. Ale zanim rozmowa, to też te emocje, tak? Jak sobie radzić z emocjami, czym one są, jak z nich świadomie korzystać, tak? Jak połączyć sferę emocjonalną ze sferą inteligencji, myślenia racjonalnego. Właśnie, no, jak korzystać z tej wiedzy, tak? Ale jak też sobie radzić z emocjami. Słowem będzie się działo, także... Zaczynając od rozmowy, przejdziemy przez emocje, potrzeby, style radzenia sobie w konflikcie i to wszystko już niebawem, także kolejnym razem może o wybuchu konfliktu. Jeszcze bardziej. Wybuchy konfliktu lubię. Czyli jolu-sensytywni.pl, rozmawiajmy. Tak jest i do zobaczenia. Do zobaczenia.